To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. To jest Drozdowisko, a po drugiej stronie tego internetowego kabla, bo nie da się ukryć, że nie siedzimy twarzą w twarz, Marta Frej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I myślę sobie, jak panią przedstawić, bo pretekstem do naszego spotkania jest książka, ale to jest książka z obrazkami, chociaż teksty w tej książce są również, są to teksty na obrazkach, ale pani jest malarką, graficzką, rozdziela to jakoś pani? Ja, żeby nie zamykać przed sobą możliwości, ponieważ bardzo dużo rzeczy mnie interesuje, nazywam siebie artystką wizualną, bo to jest bardzo szerokie określenie. I bardzo dobre. Tak, też tak uważam, bo nigdy nie wiadomo, co mi jeszcze przyjdzie do głowy, a już poruszam się w dosyć takim szerokim obszarze. Więc artystka wizualna naprawdę zawiera w sobie dużo i nawet prowokuje mnie do jakichś nowych aktywności. Pretekstem do tej naszej rozmowy jest książka, która się właśnie ukazała. Ona nosi tytuł 120 twarzy Marty Frej. I muszę powiedzieć, że jedyne właściwie, co mnie jakoś tak zdziwiło, że wydawnictwo mówi o tej książce, że to jest książka z memami. Ja wiem, że sporo tych rysunków, czy też pani prac, które komentują naszą rzeczywistość, one są nazywane memami, ale moim zdaniem to w ogóle nie są memy. Memy, może to jest trochę dziaderskie, sorry, ale memy mi się kojarzą raczej z takimi słabo przerobionymi zdjęciami, z wielkimi napisami i czasem są mniej dowcipne, czasem bardziej dowcipne, ale to są memy, a to, co pani pokazuje, to są po prostu nie wiem, rysunki komentujące rzeczywistość, ale no kurczę, nie memy chyba. Czy jakoś ja sama je tak nazywam. Już lata temu, tak. Zresztą mój fanpage też tak się nazywa, Marta Frej Memy na Facebooku. Wzięło się to stąd, że ja tutaj w tej książce nie ma bardzo takiej sporej części moich rysunków, memów czy grafik, które robiłam regularnie i wrzucałam właśnie głównie na Facebooka, czyli memów politycznych, tam gdzie ja na bieżąco komentując rzeczywistość otaczającą nas, rysowałam konkretne osoby, głównie polityków i polityczki rzadziej, bo jest ich zdecydowanie mniej. I istotą memu, bo ja nie chcę jakoś tam za bardzo się skupiać na tym, jak wyglądają memy i na ich stronie takiej czysto wizualnej, ale dla mnie istota memów polega na tym, że wzięte jest zdjęcie najczęściej właśnie jakiejś osoby publicznej i tekst, który jest do tego dodany, absolutnie zmienia kontekst sytuacji i kontekst tego zdjęcia. Jest to takie działanie trochę na przekór, zazwyczaj bardzo na przekór. Często jest tak, że osoby, które na tych memach są, nigdy nie pozwoliłyby sobie na taki komentarz. No tak. I ta przekora tego działania, czyli takie przeinaczenie, trochę z przymrużeniem oka, a trochę nie, jest dla mnie istotą memów. I jest to bardzo bliskie nie tylko mojej twórczości, ale też w ogóle mnie jako osobie, bo ja mam jakąś taką w sobie cechę, której nie będę nazywać, czy jest dobra, czy zła, że ja zawsze muszę postawić do góry nogami, albo zajrzeć na tył, albo wywinąć na drugą stronę tą podszewkę. I bardzo mi się to po prostu wydawało zbieżne. A poza tym, to ja też rysując te osoby publiczne, często korzystałam ze zdjęć znalezionych w internecie, bo ja nie znam na pamięć na szczęście twarzy polityków, polskiej polityki. W związku z tym często posiłkowałam się zdjęciami. I tutaj, żeby w jakiś sposób też zaznaczyć, że jest to takie działanie, że nie jest to kradzież
tych, no bo te zdjęcia są zwykle przez kogoś tam robione, ja nimi się posiłkując po prostu się na nich opieram i chciałam zaznaczyć, że właśnie jest to takie jak na memach, no, że po prostu trochę sobie korzystam z tych zdjęć, bo inaczej nie jestem w stanie przytoczyć sobie twarzy tego czy tamtego, poza tym ja często też opieram się na zdjęciach rysując. Nie, no to jest pewien rodzaj, pewien sposób pracowania. Myślę też, gdyby te wszystkie polityczne memy miały się znaleźć w tej czy w jakiejkolwiek innej książce, to prawdopodobnie miałaby ona około 1000 stron albo i więcej. Ale też myślę, że ta książka, no to jest tak, że w ogóle to komentowanie rzeczywistości takie na gorąco, takie memowate, bo oczywiście tutaj mówimy o pewnej nazwie, ja jak mówię, trochę się z nią nie zgadzam, ponieważ to już jest sztuka po prostu, to co pani robi, dlatego jakby tutaj zakwestionowałam te memy, ale to jakby też nie o tym jest rozmowa tak naprawdę. Natomiast wpisuje się ta książka bardzo mocno w coś takiego, co było niesamowicie obecne w naszej kulturze, no bo przecież jeszcze kilkanaście, że już nie wspomnę, kilkadziesiąt lat temu dość regularnie wychodziły mniejsze i większe książki, nie wiem, Mleczki, który też przecież komentował rzeczywistość, Sawki, kiedyś jeszcze Ludczyna i takie książki przez całe lata funkcjonowały w naszej przestrzeni. Teraz to się przeniosło troszkę do internetu, tych książek się wydaje mniej, ale w ogóle chciałabym też tych 120 twarzy Marty Frey widzieć w takim kontekście. No, tak, zwłaszcza, że nazwiska, które pani przytacza są nazwiskami mężczyzn i ja mam wrażenie, że w polskiej rysunku satyrycznym tych kobiet do tej pory było naprawdę niewiele, albo było, może było ich wiele, ale jakoś nie były drukowane albo specjalnie pokazywane. Tym bardziej się cieszę, że do takiej grupy zostałam zaliczona rysowników. Zresztą tak też zauważyłam, że w wywiadach, że właśnie przywołują, kiedy ktoś przywołuje nazwiska rysowników satyrycznych, to są to rysownice, a nie rysowniczki, co też się właśnie zmienia dzięki mediom społecznościowym, ponieważ w mediach społecznościowych o dziwo pojawiło się tych rysowniczek bardzo dużo, czyli to nie było tak, że ich nie było, tylko w jakiś sposób może, no nie wiem z jakich przyczyn, mam pewne podejrzenia, ale nie były publikowane. No tak, no i tych kobiet w 120 twarzach Marty Frey jest mnóstwo, ponieważ tutaj są rzeczywiście do tej książki wybrane właśnie te ilustracje, które bardzo mocno się odnoszą do sytuacji kobiet w ogóle i tę naszą sytuację starają się komentować, ale to nas prowadzi jeszcze w kolejne miejsca, czyli na przykład na tę niesamowitą wystawę, która jest w Książnicy Beskidzkiej, 60 na 100, Sąsiadki, czyli Głosem kobiet o powstaniach śląskich i to jest zupełnie, mam wrażenie, inna praca, chociaż też bardzo wpisująca się w chyba pani sposób postrzegania rzeczywistości, który można zobaczyć też w 120 twarzach Marty Frey. Książka jest zbiorem pewnych wybranych memów, które rysuję od lat już kilku i zostały specjalnie wybrane takie, które przede wszystkim są ponadczasowe, znaczy w tym sensie, że te polityczne memy rysowane z dnia na dzień, żeby komentować rzeczywistość tego dnia, one bardzo szybko tracą aktualność i gdyby one się chociaż to one wzbudzały zawsze największe emocje i zawsze wzbudzały najwięcej komentarzy i były udostępniane najszerzej, to gdybym ja je teraz chciała zebrać w książce, to musiałabym tą książkę okrasić naprawdę dużą ilością dużych komentarzy, żeby to w ogóle było zrozumiałe, bo my szybko zapominamy, bo tu się tak dużo dzieje i tak dynamicznie, że absurd goni absurd i my po prostu już nie pamiętamy, co się działo. Więc to byłaby praca zupełnie inna i wymagająca właśnie dużego komentarza. Więc tu zostały wybrane przeze mnie przez wydawnictwo takie ulubione, ale tak też w ilości, żeby nie zamęczyć, bo jest ich o wiele, wiele więcej, mogłabym jeszcze takie trzy książki wydać. Natomiast mówi pani o sąsiadkach, to jest wątek pracy herstorycznej, którą wykonuje tak naprawdę cały czas, regularnie, tak się zaczęło naprawdę w stulecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych. W
Wtedy ilustrowałam książkę Anny Kowalczyk Brakująca połowa dziejów, czyli Krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Książkę, która jest naprawdę wielką, wspaniałą pracą Ani i bardzo ją polecam. Powinna być w kanonie lektur szkolnych, moim zdaniem. Nie dlatego, że ją ilustrowałam, ale dlatego, że po prostu jest świetną książką, która bardzo nam otwiera oczy, myślenie i jest zaskoczeniem na każdej kartce się możemy zdziwić, zaskoczyć i naprawdę wzmocnić. I potem to już tak poszło, że ja w zasadzie właśnie z Małgorzatą Tkaczianik, która jest kuratorką sąsiadek, już tak. Wtedy zaczęłam jakąś współpracę, rysując pierwsze posełki. Potem właśnie miałam szereg takich projektów herstorycznych i to trwa do dzisiaj. Sąsiadki były rzeczywiście chyba największym takim projektem. Pracę całą merytoryczną wykonała Małgorzata Tkaczianik. Właśnie, bo miałam o to pytać, jak tak, się tak, pani... Tak, to był wybór, to były te kobiety. To, ja nie jestem Ślązaczką, nie znam zbyt dobrze historii Śląska, bardzo skomplikowanej i bardzo trudnej. Zresztą jak nawet teraz dyskusje wokół tej wystawy pokazują, że bardzo jakby to są takie zawiłe, skomplikowane sprawy. Optyka jest bardzo różna i, do dziś, i teraz też ta wystawa też wzbudziła jakieś tam kontrowersje i dyskusje na temat śląskości. I tutaj Małgorzata Tkaczianik, która pracuje teraz w Instytucie Korfantego, wtedy kiedy myśmy zaczynały współpracę, to jeszcze był Regionalny Instytut Kultury, wykonała pracę, wybrała te bohaterki, również ona jest autorką tych krótkich biogramów, które się tam znajdują i jest w tej chwili też taką bardzo czynną kuratorką wystawy, która z tą wystawą jeździ, która organizuje wokół niej lekcje, spotkania, warsztaty. Ja tutaj moja rola ograniczyła się tylko do rysowania tych bohaterek. No dobrze, umówmy się, że tylko do rysowania. No tak, tak. Natomiast takich projektów rzeczywiście jeszcze miałam kilka. Powiem, że dla mnie taką naj... Nie wiem, czy to już przypuszczam, że nie ostatnią, ale ostatnią w tym momencie herstoryczną dużą współpracą była współpraca z Muzeum Piłsudskiego, które dopiero co otworzyło się w Sulejówku, tym nowym, wielkim, zatykającym dech w piersiach swoim rozmachem muzeum. I tam zrobiłam projekt, który zakończył się chyba w styczniu tego roku. Zrobiłam projekt poświęcony Aleksandrze Szczerbińskiej, czyli drugiej żonie Piłsudskiego, która była kobietą niezwykłą, absolutnie bohaterską, odważną, przebojową i jej życie było naprawdę niezwykle interesujące i bardzo wielowątkowe. I to była moja ostatnia współpraca, chociaż tak naprawdę taką ostatnią, to teraz sobie przypomniałam, to był mural dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, który namalowałam wewnątrz i do którego oglądania i zostawiania tam swoich wpisów, bo jest taka możliwość, bardzo zachęcam. Na ulicy Freta w Warszawie jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. No, jak tylko nas zaczną do muzeów wpuszczać, to będziemy tak, mogli zacząć to komentować. Oczywiście. Ale właśnie takie zadania, czy to na przykład nie odstręcza już pani od tego, żeby przestać oglądać, nie wiem, telewizję i właśnie przestać komentować na bieżąco tę naszą sytuację polityczną, bo oczywiście pytanie gdzieś, które się kołacze mi na końcu tej myśli, jest takie, czy pomysł na takiego politycznego, właśnie bardzo aktualnego mema przychodzi wtedy, kiedy siedzi pani i ogląda któreś wydanie wiadomości i już po prostu buzuje tak straszliwie w środku wkurzenie, że trzeba wziąć, no właśnie teraz też nie wiem, laptopa, pędzel i coś z tym zrobić. No i ja już przeszłam pewną granicę, to znaczy już tak w pewnym momencie te emocje i ta złość gdzieś tam osiągnęła taki etap, taki moment, że już poczułam, że dalej tak nie dam rady i nie mogę. I tak naprawdę przestałam w tej chwili rysować memy polityczne, to znaczy już na pewno nie rysuję polityków i ich bzdury, bo musiałabym siedzieć od rana do wieczora i rysować memy na temat polityki naszego rządu i decyzji.
Poza tym to też nie uniosłabym tego psychicznie. Mnie pandemia tak samo przeraziła i tak samo jakby dotyka jak wszystkie inne osoby. I ja w pewnym momencie poczułam, że ja tak po prostu nie dam rady. Poza tym to też troszkę zobaczyłam pewien mechanizm, że memy polityczne, które właśnie cieszą się takim olbrzymim popularnością w internecie, one nie zmieniają w tej chwili moim zdaniem już nic. Tak, właśnie miałam dokładnie tę myśl, że one niczego nie zmieniają. One niczego nie zmieniają. Są dwa plemiona, które jakby coraz bardziej dyszą taką jakąś rządzą konfrontacji i narasta niechęć tych plemion do siebie. Ja uważam, że to jest bardzo, znaczy postrzegam to jako niebezpieczne i naprawdę donikąd nieprowadzące. I cokolwiek bym nie sądziła na temat rządu, polityków, to wydaje mi się, że w tej chwili kluczową rzeczą to jest taka praca u podstaw i uczenie się po prostu dialogu, rozmowy, ale też dążenie do rozwiązań systemowych, bo ja już poczułam w pewnym momencie taką bezradność jako komentatorka, poczułam bezradność i straszliwą frustrację i dlatego przestałam komentować. Jedyne, jakby w tej chwili skupiam się przede wszystkim na prawach kobiet. To znaczy to jest jeszcze ta sfera, którą nadal nie tylko komentuję, ale też czynnie jakby na różnych poziomach staram się pracować, żeby przede wszystkim zmieniać świadomość kobiet, ponieważ jeżeli my same nie zawalczymy o siebie, jeżeli my same nie zauważymy, że to, co się dzieje, jest ostatnim momentem, żeby po prostu zacząć działać, protestować i się bronić, no to za chwilę wylądujemy w takiej rzeczywistości, w której już nic nie będziemy mogły zrobić. Nic, co wywalczyłyśmy do tej pory, a walka o nasze prawa trwa tak naprawdę od setek lat, chociaż ostatnie 100 lat wydaje mi się najistotniejsze i kluczowe, ale nic, co wywalczyłyśmy przez chociażby te ostatnie 100 lat, nie zostało nam, nie jest nam dane na zawsze, jak widać. I jakby ta świadomość jest moim zdaniem bardzo istotna i bardzo chciałabym, żebyśmy wszystkie ją miały. I tak jak mówię, na różnych poziomach, w różnych obszarach próbuję to kobietom uświadamiać i namawiać do tego, żebyśmy były solidarne. Zresztą mural w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie nazywa się i ma wielki napis Radykalne siostrzeństwo i nie jest o Marii Skłodowskiej-Curie, tylko jest o jej relacji z jej siostrą Bronią, bo jest to w tej chwili dla mnie historia, herstoria, która jest chyba takim ratunkiem, taką deską ratunku, której się złapałam w tych trudnych bardzo czasach. Tak, to jest piękna historia, która pokazuje pewien rodzaj umowy i właśnie takiej solidarności dwóch sióstr, które pomimo wszelkich przeciwności i upokorzeń jednak trzymają się tego, co sobie obiecały, bo wiedzą, że nie mają innego wyjścia, żeby osiągnąć to, na czym im zależy. Chyba tak w skrócie, bez opowiadania szczegółów można by to nazwać. Tak, ale to jest, można tak, a dla mężczyzn, którzy lubią posługiwać się innym, konkretnym językiem, można powiedzieć, że to jest historia dwóch nastolatek, które zmieniły oblicze polskiej nauki. Czy jest tak, że pani wierzy w to, że sztuka może zmieniać świadomość, naszą świadomość? Oczywiście, ja absolutnie w to wierzę i tylko taką sztukę, tylko takiej sztuki szukam. Tak, taką staram się uprawiać, ale też taką staram się oglądać i z taką staram się spotykać. Jeżeli może zmieniać naszą świadomość, w co wierzę, to znaczy, że może zmieniać świat, w co wierzę. I dlatego jeszcze wciąż jestem artystką, a nie przerzuciłam się na jakieś zawody, gdzie szybciej można uzyskać efekt i go zobaczyć. No bo w sztuce jest tak, że ten efekt być może zobaczą dopiero przyszłe pokolenia, tak samo jak w aktywizmie. Moim zdaniem ktoś, kto chce być aktywistką, artystką, mieć wpływ na rzeczywistość, walczyć o cokolwiek,
powinna przede wszystkim przyjąć, że być może nie będzie mogła sama zobaczyć efektów swojej pracy, tylko trzeba uwierzyć, że zobaczą ją przyszłe pokolenia, bo nie zawsze tak będzie, że będziemy mogły zobaczyć efekty naszej pracy, ale nie powinno nas to zniechęcać. Dziękuję bardzo. Marta Frey była gościem Drozdowiska, gościnią Drozdowiska. Bardzo dziękuję i pierwsze, co robię po zamknięciu, po otwarciu pandemicznym, po skończeniu pandemii, to jadę do Sulejówka, do tego Muzeum Piłsudskiego, bo w nim oczywiście nie byłam. No i naturalnie na Freta do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, żeby zobaczyć ten siostrzany mural, który pani tam wykonała razem ze swoim synem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.